Hello, dzisiaj zakodujemy sobie bardzo prościutką gierkę. Zakodujemy to za dużo powiedziane, ponieważ ja nie będę nic kodował, ponieważ jestem pacanem, ja nie potrafię kodować, mam to gdzieś. A ja będę mówił pisa po angielsku. A czekaj, chcemy to importować. I będę używał tego statku kosmicznego, który znalazłem sobie szukając spaceship, czyli statek kosmiczny. Ups. I go sobie tu znalazłem. I go sobie tu skopiujemy do JavaScript sandboxu. Więc ok, mamy teraz. Jest trochę za duży, więc zrobimy go mniejszego. I w tym, tutaj ja tutaj podążam krok po kroku, więc oni nam mówią, żeby to zrobić takie bardziej jajowate, czy takie kółko. To my tu zrobimy kółeczko, żeby to podobno ładniej wyglądało. Fajnie. Następnie co chcemy go zrobić na centrum. Ok. Gites. Jest bardzo fajnie. Co mamy następnego zrobić? O, chcemy zrobić animację, żeby to się ruszało. Animate the rocket ship. Ok. Dobra, więc zrobimy. Tak, to ma się odbijać od ścian i ma być. Zobaczymy, czy to będzie działało. Bouncing off left. Right walls. Więc animacja ma być taka statku kosmicznego horyzontalnie i ma się odbijać od ścian. Nie wiem, czy kropka jest ważna tutaj, on powinien zrozumieć, ale whatever. Boom! Ok, więc jak widzimy, wszystko działa. Troszeczkę za szybki jest, nie? Zobaczymy, czy on też będzie miał ten sam problem. A jemu to zwolniło. My możemy tutaj zobaczyć, że tutaj pisze, jeżeli chodzi o kodowanie, to ja jestem pacanem, więc zmieńmy tutaj velocity na powiedzmy 5, połowę tego, co jest. Nie, nie działa, bo zmieńmy tu na 1. O, to jest to już lepiej. To mi się podoba bardziej. Ok, więc jak widzimy, ja nie potrafię w to kodować zupełnie. To jest JavaScript. To jest dla mnie w ogóle czarna magia. Ja tego nie używam, nigdy nie używam. To jest w ogóle kodowanie. No, ale zobaczyłem velocity, to znaczy szybkość po angielsku i był tu duży numer, więc zmieniłem go na mniejszy numer. No. No i teraz sobie lata statek. Co dalej możemy zrobić tutaj fajnego? On tam uważam, że szybko lata. Ok, go have speed. On po prostu powiedział, żeby zwolnił. Go have speed, czyli zwolni o pół. Napisał disable scroll bars. Ok, no to no dobrze. Nie wiem, co to znaczy disable scroll bars, ale widocznie tak trzeba. Ok, nie wiem, co to znaczy, ale ok. Tak, czy żebym się nie pomylił, disable scroll bary przez dwa lry, dobrze. I tu mu wyjdzie, dobrze, to my też to zrobimy. Ok. Co dalej będzie w akcji? Ok, chcę background zrobić czarny kolor. A my nie zrobimy tego, my zrobimy. The space, the final, the frontier. A my zrobimy ten kolor. Ok, fajnie. Ok, zobaczymy, czy możemy to troszeczkę zmienić. Set this as background. Jestem ciekawy, czy to mi się uda. Jak nie, to wymarzymy. Ok, przepraszam. Dobra, więc tak, dobrze. Kiedy rakieta jest klikowana myszką, napisz tekst Firing Thrusters. Ok. Na biało. Tam, gdzie jest ta rakieta. And current location. I przyspiesz tę rakietę 4 razy na tyle sekund. Ok. My to wszystko napiszemy. When the ship is clicked,
kiedy ten statek jest clicked, chwilowo, nie mówię mu chwilowo, napiszemy tekst, my napiszemy wii w białej, in white letters, ok. My to trochę zmienimy sobie. Zobaczymy, czy to display, display some text fine, in white on the current location. In white letters na tej lokacji. Kiedy szyb jest klikowany, na chwilowo napisz wii w białych literach na lokacji tego statku kosmicznego. Ok, zobaczymy. And temporarily. Przyspiesz ten statek. Cztery razy by. Cztery razy for. Powiedzmy jedną sekundę. Przecież 25 sekundy. 0,20 sekund. Czy to ma sens po angielsku? Po angielsku to ma sens. Kiedy szyb klikujemy myszką, chwilowo napisz tekst wii w białych literkach na lokacji tam, gdzie jest ten statek, tak? Tak on to napisał? On current location. On current location i przyspiesz to statek trzy razy na przecinek 20 sekundy. Temporarily. Temporarily. Ok, zobaczymy, czy to mi się uda. Ok. Wii. Wii. A ja nie potrafię kodować w JavaScript. Od razu się przyznaję bez bicia, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Wii. A co dalej klikujemy w tej grze? Okej. A teraz dodaj image asteroida. O, cool, okej. Okay. A to my chcemy teraz asteroid. Asteroid image. Który jest cool tutaj? Asteroid image. Taki cool, cool, cool. Za dużo czasu nie będziemy spędzać, ale ja lubię patrzeć na asteroidy, sorry. Taki, który jest oczywiście w... Shit. Ma być jeden image, please. Thank you. O, ten. Ok. Co on chciał zrobić? Tak, tak, dobrze. Now add image of asteroid. Ok, to my teraz now add image asteroida. I to mi zobaczymy. No niech doda najpierw, a później to zrobimy mniejszego. Zajął tamto. Make the asteroid image. To czy, jak to on powiedział, żeby to zdecydowanie mniejsze było? Zrobisz to wielkości... O. Make the asteroid image the size of the rocket ship. OK. Times 0,75. To ma sens. I zobaczymy, czy pamięta times 0,75. I on powinien pamiętać background, ten cool, co miałem. OK. Hej, mamy go. Wii. A teraz oczywiście chcemy animować ten... Chcemy zrobić animację tego, circularly cropped. On pamięta, że... dobra. Circularly crop asteroid. Zobaczymy, czy to skropuje. Powinien to zrobić. Jest, kółko, fajnie. Gites. Co teraz chcemy zrobić? Position it absolutely. Absolutnie ta pozycja. OK, dajmy to position asteroid absolutely, ja też mam problemy z tym, randomly,
Czyli ten asteroid ma być gdziekolwiek się pojawić na screenie, gdzieś w ogóle randomowo. Okej, okay, jest. Gites. Fajnie. Bardzo dobrze. Następnie animate the asteroid to move both horizontally and vertically. I używaj używaj on speed variable. Zobaczymy, czy możemy to napisać po angielsku, a nie po kodowaniu. Ok, więc animate the asteroid. To move both, żeby ruszał się i horyzontalnie i vertically, czyli z góry na dół i w lewo, w prawo. Use our own variable. Aha, on powiedział, żeby ten asteroid miał swoją własną wartość. Okej, okay, zrobimy to, niech to będzie. Use our own speed variables function. Okej. Okay. Nie podoba mi się to. And vertically. Asteroid moves at speed 1.5 times the speed of spaceship. To jest bardziej po angielsku. Nie podoba mi się tam funkcje i tak dalej. Jestem idiota, ja nie potrafię kodować w ogóle. Co on w ogóle pieprzy? Chcemy animować asteroid, żeby się ruszał i w górę, i w dół. Asteroid rusza się 1,5 razy szybciej jak spaceship. Execute. Okej, okay, żadna funkcja, ja nie potrafię, jestem idiota, ja nie potrafię kodować. Po prostu napisałem po angielsku, że asteroid ma się ruszać horyzontalnie i vertical, czyli horyzontalnie i vertically, z góry na dół i w lewo, prawo, a szybkość jego ma być 1,5 szybkości statku kosmicznego. Okej, okay, gites, nie będę tam żadnej funkcji robił. Ja nie wiem, co to jest funkcja, co to jest, jak kodowanie, ble, kodowanie. Kodowanie zostawiamy kod... Tak, chciałem powiedzieć, że kodowanie zostawiamy programistom, ale to już nie, kochani. To programiści już przestali istnieć w tym momencie. Kodowanie zostawiamy AI, ok? A track score mają być punkty. With label score, ok. Now, track score. On top right of screen in yellow letters. Czekaj. In yellow letters with label score. Zobaczymy. Mamy. Chciałem yellow letters na żółto, ma być 0. Gites. OK. My nie możemy tego ruszać, bo nasz AI jest na tyle mądry, że już wie. OK. Make. Tak, może to zrobimy większe trochę. Make a label score większe o 2 razy. OK. Hej, gites. OK. A co dalej robimy? Increment the score, okay, increment the score by 1 every 500 milliseconds. A, dostajemy sobie ekstra punkty. O, to ma sens. O, już rozumiem, o co w tej grze chodzi. Jak dostajemy punkty co pół sekundy, a jak rąbnie nas asteroid, to odejmujemy punkty. OK, podoba mi się to. Increment score, tak, jak on napisał. Descore, bo OK, descore, whatever, niech będzie poprawnie po angielsku. By one point every second. My nie będziemy hard mode. OK. Było. Raz, dwa, trzy. Great, OK. A
przykład, variable. Aha, kiedy dodajemy wariant, variable, tak to się tłumaczyć, kiedy asteroid robi overlapping the ship. Co 10 milisekund, ok, zobaczymy. Add a variable for recording whether the asteroid is overlapping the ship. Ok, zobaczymy to. I może to przetłumaczę. Ok, więc dodaj zmienną do zapisu, czy asteroida zachodzi na statek. Więc overlap to zachodzi. No, dobrze napisał. Ok. Ja. Increment the score. I tak, to chyba tam wystarczy. I on teraz doda variable. Variable is overlapping równa się false. Ok, doda variable. Zobaczymy, czy tutaj doda variable. Tak, dodał. Check for overlap every 10 milliseconds. Ok, zobaczymy, czy to będzie działało. I jak się rąbną, to powinien być check. Check for overlap. I widzimy, to jest wspaniała akcja, żeby się uczyć kodować, co już tak naprawdę nie trzeba robić, ale nie wiem, po co to jest. To jest po to, żeby zademonstrować, że możemy używać język angielski, a niedługo język polski, chiński, rosyjski, niemiecki, tybetański, jakikolwiek, kaszubski, a żeby on nam zakodował w tym momencie grę, jakikolwiek projekt. Okay? I my będziemy po prostu rozmawiać, mówić mu, co chcemy, a on będzie to robił. Na razie to jest, jaki jest, więc widzimy, to jest na razie. Uważam, że całkiem fajne, jak na naszą technologię. Ok, a i teraz jak będzie oczywiście overlap, czyli jak te będzie zderzenie, to będziemy odejmować punkty. A the second variable overlapping, to mi się nie podoba po angielsku. Drugi wariant, drugi variable trzeba dodać. To jest za dużo angielskiego. Teraz spróbuję napisać po swojemu, bo to jest za trudne dla mnie. Jestem pacanem. Zobaczymy. When. Zobaczymy, czy by to, on to potrafi po angielsku bardzo prostą, debilną angielszczyzną wujka Timo. When. Overlapping jest true, kiedy one się zderzą. A subtract sto punktów, 30 punktów, 30 points from score. Zobaczymy, czy to zadziała. Blip. Ok, 231. Teraz co, czekamy? Czy to w ogóle będzie działało, skoro interval is overlapping? Tak, widzieliście to? Było 231. Mm-hmm. 192. Prostą angielszczyzną wujka Timo, jak jest overlap, zderzenie. Nie pisałem nic tutaj, co oni chcieli. Po prostu jeszcze prościej, jak kompletne 12-letnie dziecko. Napisałem to, że jak jest zderzenie, odejmujemy punkty. Bo uważałem, że na takiego głupka, jaki wujek Timo jest, który nie potrafi kodować i nie wie, co to jest. Kiedy overlap is true, write in yellow letters
collision on position where overlap occurred. To chyba będzie za trudne. On position where overlap occurred. To niemożliwe. Zobaczymy. O, collision. Widzieliście? Collision. Działa. Prosta angielszczyzna wujka Timo działa. Bez żadnego kodowania, zrozumienia, gdzie overlap jest prawdą, jest true. Napisz collision. W niebieskich literach. Ja jestem, jest, wow. A co dalej chcemy? Okej, trzeba dać, kiedy gracz wygra. Czekaj, tak? Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy tutaj bardzo ważnej. A mianowicie trzeba to przyspieszyć. Czy my to zrobiliśmy, że to przyspiesza? Tak, więc gra polega na tym, że przyspieszamy statkiem kosmicznym, żeby nas nie rąbnęło. O, ten, no. Oh no! Wujek nawet taką grę słabo gra. Więc jak klikniemy tutaj na statek, co teraz mi się nie działa? No, okej. Okay. Więc when score reaches 200, stop and asteroid right. Ty wygrałeś in center screen. In center screen in yellow letters dwa razy same size as label. Więc kiedy score będzie 200, przestań ruszać statkiem i asteroidem, napisz wygrałeś in center screen in yellow letters. OK. Nie wiem, czy to będzie pracowało, szczególnie, że wujek będzie teraz naprawdę grał w tą grę, bo chcemy, żeby było 200 punktów. OK, 20. Teraz gramy. Wii! OK, jedzie. Shit. Oh no, no, minus 3, no. Oh no, to jest duży statek. No, 5, OK, dobrze, zaraz jedziemy, kurde. Oh shit! My nie dojdziemy tutaj do 200 punktów. Może to zmieńmy na 50 punktów. Bo to jest w miarę ciężka ta gra. Oh no, jestem beznadziejny. A jak się klika... Okej. Więc chyba nie dojdziemy do tej pozycji, gdzie wujek wygra tę grę, ponieważ wujek jest jeszcze gorszym graczem niż koderem, więc... Więc tak to działa. Jestem ciekawy, czy to powinno zadziałać. Czekaj. Winy trwały. Więc kiedy score będzie 200, wszystko przestań ruszać. Nie wiem, czy to zrozumiał. Chyba nie zrozumiał. Anyway, wujek tej gry nie wygra i na pewno ta kondycja się nie udała. Możemy trochę zmienić tutaj ten score. Nie widzę tutaj, gdzie jest score. Żeby to szybciej się zaczęło dodawać. Track score. O, tutaj. To jest to. A score 0 z absolut... OK.
Nie, to jest dobre. Zaczęliśmy od nowa. Kurde! Kurde, rąbnęła mnie. Oh shit, track a score, stand position. Ok, tu jest score, ale chcemy, żeby to score był troszeczkę szybszy. Check for overlap everything. Może te 30 punktów to troszeczkę za dużo. Odejmiemy 3 punkty, bo wujek jest słaby. Shit. Coś przestało działać, ale okej. Okay. Więc tak to wygląda, moi drodzy, więc jesteśmy w naprawdę bardzo interesującym czasie, gdzie możemy sobie zakodować gierkę. Ja chyba wszystko zepsułem tutaj. I cóż, możemy sobie importować jakieś zdjęcie i powiedzieć, ok, to jest statek kosmiczny, teraz chcemy, żeby statek kosmiczny ruszał się z lewej do prawej. A jak kliknie, to ma szybciej jechać. I teraz chyba coś spieprzyłem tutaj. Ja naprawdę... Ja jest. Okay. 160, 160... Chcę zobaczyć, jak to 200, jak to wszystko padnie tutaj. Ok. Dobra. You won. Oczywiście nic się nie zatrzymało, ale napisał you won, także jest ok. Uważam ten eksperyment za sukces, więc proszę mi napisać, co myślicie o tym. Podam tutaj oryginalny ten przykład, jak oni tutaj to pisali. I to jest nie GPT, nie chat AI, tylko to jest kodeks JavaScript Sandbox. I tutaj mamy cały kod, który możemy sobie wszystko skopiować i to będzie działało, to będzie działało. W JavaScriptie. Więc jak widzimy, jesteśmy w czasie, gdzie nie trzeba będzie kodować. Po prostu zaczyna się tak, jak w Star Treku było pokazane, że komputer, mam dla ciebie zadanie, zrób to, to i to i to. Wykonuje. I on wykonuje. Cokolwiek mu nie zadasz, zakoduj grę. Znajdź mi populację Afganistanu. Jakie duże jest miasto Warszawa. Znajdź mi, jakie molekuły są w kosmosie. Znajdź mi, jak wyleczyć raka. I takie inne pierdołki. Więc to już jest, to już jest. To jest rewolucja. Mam nadzieję, że film się podobał. A bez problemu, to nie jest, bez problemu możemy to sobie zrobić. Po prostu krok po kroku to, co oni tutaj robią. I tutaj ci zakoduję. I chciałem to zrobić właśnie ten eksperyment, że nawet taki pacan jak ja, który w ogóle nie zna JavaScriptu i jest beznadziejnym koderem i nie ma zielonego pojęcia, co tu robić, może stworzyć gierkę po prostu tutaj w sandboxie JavaScriptie i to zrobi to. I możemy sobie importować background. I co jest interesujące, to piszemy tu po angielsku, że importujemy background, to zdjęcie i mamy. Importujemy ten statek, nazwiemy go statek ship, albo rocket ship, albo spaceship i mamy go. I jest za duży, no to robimy go, zrób go mniejszy, a zrób z niego kółko, a rusz lewo, a animację zrób lewo na prawo. I on to rozumie, on rozumie po angielsku. Szczególnie, że ja nie używałem tych słów, które oni tutaj używali, jakieś variable, coś. Co to jest variable? Ja nie jestem koderem, ja nie potrafię. Od kodowania są komputery. Ja powiedziałem mu, że to ma być... Ruszać się, ma być, pamiętać, że jak rąbnie ten asteroid, ten statek, to ma odejmować punkty i jest, ma napisać kolizję, jak... I wszystko działa, i jest git. Eksperyment uważam za sukces, za wielki sukces. Wszystkim mówię, do zobaczenia.